Chemoterapia, to mówiłam, na raka powoduje nowe rodzaje raka i inne leki. Leki na AIDS, upośledzenie systemu immunologicznego, zniszczenie szpiku kostnego, leki przeciw arytmii, które działają przez, które się przepisuje, żeby likwidować zaburzenia rytmu serca, ale leki przeciwarytmiczne działają w ten sposób, że one inicjują zaburzenia rytmu serca i bardzo często ich powodują zatrzymanie akcji serca. Jest to schemat, który prowadzi do zwiększenia rynku leków. Recepta na zysk, ograniczanie kosztów. Tylko 15% nowych leków wprowadzonych w latach 89-2000 miało nowe działania. Większość to są tak zwane ja też. To są leki, które wcale nie są lepsze, natomiast są bardzo dużo droższe albo zwykle imitują poprzednie, ażeby przedłużyć ochronę patentową. Zawsze jako przykład podaję lek Prozac, bo było o tym głośno, że żeby przedłużyć ochronę patentową zmieniono kolor pigułki z różowej na zielonej czy z zieloną na różową. Także w ten sposób się robi. Ceny leków potem rosną nawet 3500%. Dlaczego tak wysokie dawki leków są przepisywane, mimo że niższe dawki są równie skuteczne? O tym pisał magazyn Związku Amerykańskich Kobiet Lekarzy 7 lat temu, podając przykłady, że na przykład Lipitor jest skuteczny w dawce 4 razy mniejszej niż się przepisuje zwykle. Allegra, lek przeciwkoalergiczny, w dawce 1,5 raza mniejszej. Prozac w dawce 4 razy mniejszej. Lek przeciwko wrzodom żołądka 2 razy mniej. Zantac i Zocor, leki nasercowe, w dawkach 3 czy 4 do 8 razy mniejszej. Dlaczego? Dlatego, że więcej się używa i więcej można sprzedać. Jak słyszycie Państwo o tych urywkach, niektórych przykładach działań nieetycznych, to na pewno zadajecie sobie pytanie, czy jest to możliwe, że firmy farmaceutyczne, które głoszą wszędzie, że są, by chronić nasze zdrowie, by nas leczyć, by działać na naszą korzyść, mogły działać nieetycznie. Przykład z ostatniej historii. IG Farben, największy koncern w tych czasach, który był złożony również z firm farmaceutycznych Bayer, Herxt and BASF. Był ten koncern odpowiedzialny za dojście Hitlera do władzy. IG Auschwitz, fabryka chemiczno-petrochemiczna zbudowana w Oświęcimiu, była 100% zbudowana, była sfinansowana i była własnością właśnie IG Farben, gdzie produkowano syntetyczny kauczuk, ropę i tak dalej na potrzeby wojny, na podbicie Europy. IG Auschwitz, fabryka tutaj oznaczona jako czerwonym, była dużo większa niż leżące w pobliżu obozy koncentracyjne Monowice i Birkenau i Auschwitz. Stąd czerpano siłę roboczą dla IG Farben, ale również prowadzono tam eksperymenty medyczne. Tam firma Bayer testowała lek o nazwie B1-1034, jego skuteczność i wiele innych leków dla zapewnienia zysków dla tej firmy i dla innych. Pracownicy firmy farmaceutycznej Bayer pastowali również stanowiska SS i w obozie koncentracyjnym Auschwitz. Tu są listy, w których właśnie potwierdzono to. Nie oszczędzano właśnie w tych eksperymentach nawet dzieci. W rezultacie 24 menadżerów IG Farben było oskarżonych w specjalnym procesie norymberskim, tylko przeciwko IG Farben,
w 1947 roku. Wielu z nich zostało skazanych za ludobójstwo, za zmuszanie do pracy niewolniczej. Jednym z nich był prezes firmy Bayer, Fritz ter Meer, który nie za długo siedział w więzieniu, a bardzo szybko został zwolniony i mianowany prezesem tej samej firmy Bayer i sprawował tą funkcję ponad 10 lat. My zgromadziliśmy jako fundacja dokumentację, mamy ponad 10 tysięcy oryginalnych dokumentów z Narodowej Biblioteki w Stanach Zjednoczonych, ze źródeł w Norymberdze, które właśnie dokumentują rolę firm farmaceutycznych właśnie w tych działaniach nieetycznych, w zbrodniach przeciwko ludzkości. To jest website, strona internetowa Profit Over Life i szukamy wolontariuszy, którzy by chcieli przetłumaczyć te dokumenty na język polski, żeby społeczeństwo polskie również wiedziało o tym. Świadkowie tych zbrodni są jeszcze obecni. Nasza fundacja współpracuje z panem Kowalczykiem, Augustem Kowalczykiem, więźniem obozu Auschwitz i Monowice i innymi tymi, którzy przeżyli Oświęcim. Grupa tych byłych więźniów Oświęcimia przekazała naszej fundacji tak zwaną pałeczkę sztafety pamięci i sztafety życia, ażeby pamięć o tych działaniach, o tym, do czego zdolne są interesy biznesu, nie została przerwana, jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany, żeby współpracować w tej dziedzinie, to bardzo proszę nam dać znać. Czy dzisiaj takie działania zachodzą? Oczywiście dzisiaj nie ma obozów śmierci i nie testuje się leków w obozach śmierci. Natomiast są bardzo częste dowody i ogólnie dostępne informacje wskazujące, że firmy farmaceutyczne manipulują danymi klinicznymi, które są konieczne do zatwierdzenia leków. Te dane są własnością prywatną i firmy farmaceutyczne nie są zobowiązane do publikowania wyników badań klinicznych i bardzo często nie wiemy, jakie skutki powoduje dany lek, tylko to, co nam producent pozwala ujawnić. Również wiele firm było i oskarżonych, i powiązanych z ukrywaniem danych o zagrożenia zdrowia przez leki wprowadzone na szeroki rynek. Podawałam przykład tego leku Vytorin, gdzie ukrywano dane przez 2 lata, że jest zwiększone ryzyko ataków serca i zwiększone ryzyko raka. Nie podawano tego. Również są bardzo liczne problemy etyczne wskazujące na naruszenie praw pacjenta przy prowadzeniu badań klinicznych. Szczególnie dotyczy to krajów trzeciego świata. Takie incydenty były w Rosji, takie incydenty były w wielu krajach i parę lat temu, jak przyjechałam do Polski, to pamiętam, czytałam na temat właśnie naruszenia praw pacjenta przez firmę farmaceutyczną, nie pamiętam nazwy, ale była to niemiecka firma farmaceutyczna, która prowadziła, testowała swój lek na pacjentach polskich i chyba paru tych pacjentów zostało okaleczonych, chyba jakaś osoba umarła i właśnie ci pacjenci mówili, że oni w ogóle nie wiedzieli, co, że to były testy leków, że to nie były już zatwierdzone leki. Informacja była w języku niemieckim, nie była przetłumaczona na polski. Także zdarza się to coraz częściej. Oczywiście w ubogich krajach również przepisy, jeśli chodzi o prowadzenie badań klinicznych, są łagodniejsze niż na przykład w Stanach. No i jest łatwość przekupu lekarzy, co też nie jest bez wpływu.